No i się pożegnaliśmy i od razu powracamy na serwer. Pistoletówka się rozpoczyna, więc zobaczmy, jak Wisła rozpocznie. Jak na razie Goofy, jest eliminacja dla niego, ale tutaj szybka odpowiedź od rywala. Jeszcze w międzyczasie jednak Jentker miał dobrą pozycję, ale JKM radzi sobie w tym starciu. Sobol, Szpero, oni dokładają po fragu. JKM mocno obijany, 3 punkty zdrowia tylko u niego, no ale ma kolegę do pomocy. No Szpero musi uważać, bo on także nie grzeszy zbyt dużą ilością zdrowia. Niestety, znaczy przegrywa pojedynek. No i Sobol, Szpero, w ich rękach jest tak naprawdę ta runda, ale Sobol idealnie i Sobol. Siemanko, chciałbym was zaprosić na stronkę hellgaze.com, gdzie aktualnie trwa mój giveaway. Aby do niego dołączyć, musicie użyć kodu Mateo, dzięki któremu dostaniecie 15% więcej do depozytu oraz wejść w film podany na stronie giveawaya. Zapraszam was również do otwierania skrzyneczek, skorzystania z upgradera i innych trybów dostępnych na stronie. Link znajdziecie w opisie. I dość spokojnie, cały czas liczymy na ten jeden kosmiczny spray, chociaż jak na razie to Sobol po trochu dziabie razem ze Szperem. Już wyrabiałem sobie przewagę liczebności po jednej i po drugiej stronie, więc śmiało można powiedzieć, ta runda nie powinna wpaść na koncie Apex. Okropnie rozegrana, ale może jeszcze inaczej. Tam jednak trochę za plecy i tutaj może się pojawić za chwilę rywa pod celownikiem. No widać, że Apex chce wychodzić, no ale czemu tak pojedynczo to robią? Sobol sobie po prostu stoi i klika, ale nie ma co się dziwić, jeżeli Apex tutaj wychodzi po kolei. Nie mógłby sobie wabika kupić, bo całe 0 dolarów na koncie. Goofy tymczasem już eliminuje styko ścianę, no ale tutaj chyba będzie dojazd pod Goofy'ego. Na szczęście jest do pomocy Jentker. No tutaj ta dwójka musi teraz zadziałać. Goofy, jest jedna eliminacja. Jeszcze Jentker stara się pomagać, no ale to głównie Goofy tutaj czyści. Jeszcze tutaj wyczekuje, ale Snatchy, jest trafienie od niego. Jeszcze JKM tam mocno obijany, ale Goofy niestety pali się w mołotowie. Jentker tymczasem pada, oj, na niego trzeba uważać. Chociaż Goofy tutaj jest już na blisko do pomocy. Snatchy po raz kolejny, Snatchy po raz trzeci i styko pozostaje sam. No fantastycznie teraz poradził sobie Snatchy, jak mogliśmy mówić, że ten początek niezbyt udany. Nawet nie jest w stanie po 10 rundach, kiedy sumujemy 10 fragów, no to... Dość możliwych punktów po pierwszej połowie gry, no to spokojnie będziemy mogli mówić o możliwościach do tego wszystkiego, jeszcze Snatchy. No ależ teraz zanurkował niczym Otylia Jędrzejczak, tym razem na spawn TT i zobaczcie, że paczka już jest pod kontrolą i co z tego, że sam Chavzi wyłapuje Szpera, skoro my już mamy pełną kontrolę nad paczką. Jentker, który obserwuje, czy ktoś przypadkiem się tam nie pojawia z pomocą sajtu A, czy ze środka, ale Snatchy po raz kolejny w tej rundzie i NAV pozostaje sam, jeszcze obija Snatchy'ego po nogach, ale tutaj od razu Sobol na pika, 10 do 1. Też czasami jest potrzebne to uspokojenie, bo rywale w pewnym momencie w końcu się przeciwstawią takiej agresywnej grze, ale Snatchy, no on jest nie do pokonania. O i jeszcze będzie dojeżdżany Snatchy, no teraz nie odpuszcza, on chce iść po więcej, odwrócony bokiem do niego rywal. No co on sobie teraz wyobrażał, aby od Snatchy'ego się odwracać? No właśnie, tak to się potem kończy, tylko że odpuściliśmy sobie bombsite A, a tutaj w międzyczasie wchodzi styko, wchodzi NAV, będzie można podkładać bombę, no ale my i tak mamy przewagę 4-2, no nawet jeżeli tutaj zostanie podłożona paczka, to powinniśmy mieć sporo możliwość, aby odbić ten BS, no ale Snatchy już wyłapuje gracza z bombą, no styko, nie wiem czy tutaj się za chwilę ze Szperem gdzieś nie minie. Oj! 4-3. Gdzie teraz będzie miał Goofy? Kolejne pole do popisu, ale to już chyba nie jest nic nowego. 22 trafienia od niego podczas 14 rund. Ta dwójka po prostu będzie nie do przejścia dla Apex. A tak faktycznie jest, chociaż tym razem NAV radzi sobie ze Snatchym. Ładny headshot, no ale tutaj jeszcze Szpero. Oj, nie trafiony ten strzał. Goofy we wnęce, niesprawdzona jego pozycja. No i Goofy dorzuca refragi. No, czyżby po Ejsika? No nie, Szpero odbierze. A... jak pewnie wchodzą w Jaguara, Goofy jest po prostu głodny tych eliminacji. On chce żyć chociaż jedną, chociaż dwa te trafienia, ale Goofy wyskakuje jak potwór! Dwa trafienia od niego! Skakuje na piramidę Indiana Jones i 3 trafienia na antyterrorystów! To jest ten scenariusz Wisły, który chcemy zobaczyć! Odłożona paczka i tylko dwóch zawodników Apex przy życiu!
No fantastycznie to Goofy zrobił, styko jeszcze jednak na plecach, trzeba tutaj lekko uważać, ale Spero teraz dorzuca trafienie od siebie i styko zostaje sam, jeszcze cały czas tutaj obrywa, no stara się wychylać, ale nic z tego nie będzie, no Sobol złapany, no i trzeba się na chwilę zatrzymać, żeby to się nagle nie okazało, że styko trafi jeszcze jakiegoś ładnego heada, ale nie, Spero wychyli. Pojawi się rotacja, zobaczmy jak ustawiony jest teraz JKM, nie wiem czy tego Sobol będzie się spodziewał, chociaż Sobol wygrywa ten pojedynek. Pomocy ma kolegę, który ma tylko i wyłącznie chyba pistolet tutaj w dłoniach. Sobol, ładny frag, no i jeszcze obija kolejnego z rywali. No Jentker, myślałem, że tam za chwilę doskoczy, chociaż tutaj poleciały flesze, trzeba na nie uważać. O, Jentker obijany przez tego smoka. No i niestety, pada teraz Jentker. Goofy oraz Sobol, no ale Naf, on dorzuca kolejną eliminację i teraz Sobol 1-2, no ale styko po raz kolejny przez tego smoka. Delikatny skrót maina, więc tych informacji pod boomsite'em A jest naprawdę, naprawdę sporo. Chociaż znaczy, gdzieś tam w okolicach bombsite'u, a on sam zostaje trafiony, Axelion ten szlerem, a spokojnymi w miarę fragami, choć... Za chwilę Polacy pojawią się pod jego celownikiem, ale timing to teraz niestety nikt tam nie wcelowany, ale Snatchy dorzuca eliminację od siebie. Naw za chwilę jednak ze snajperką, jedno trafienie, znamy już jego pozycję, Jentker prosto w głowę i Axelion pozostaje sam, on akurat pędzi od pleców. Będzie tutaj właśnie od maina, no ale paczka podłożona, nie wierzę w to, że będziemy w stanie przegrać w takim wypadku rundę, kiedy mamy przewagę 3-1, jesteśmy dobrze poukrywani, Snatchy już się bałem, że tam został namierzony, ale nie, Axelion nie namierzył go, no i Snatchy teraz jednak już informacja, gdzie jest ostatni z rywali, dorzucony za chwilę jeszcze smoke na bombę, bardzo blisko jednak, Sobol blisko, Jentker, 16-5. I zobaczymy, jak ta pistoletówka wyjdzie później w całe wejście w starcie. Oj, z tego niestety pierwsza eliminacja, ale Jentker od razu z odpowiedzią. Axelion jeszcze tutaj jednak stał na pozycji. No on będzie starał się dalej walczyć. Skończyły się jednak naboje w magazynku i trzeba wycofać. Oj, ale tutaj trzeba uważać, bo jeszcze rywal na plecach. Snatchy jednak już go namierzył. Snatchy jeszcze dojeżdża. Snatchy, no teraz, żeby wygrać ten pojedynek. Na szczęście Jentker także był do pomocy. Już poszła taka informacja. Spero tymczasem w głowę Nava, no ale Axelion niestety rewanżuje się na Snatchy. Trafia także w głowę, tylko że z USP akurat zabija na raz. Jentker tymczasem podkłada paczkę, Spero dorzuca eliminację, Spero ma brojenie paczki, Axelion za chwilę będzie dojeżdżał, ale już obijany. Teraz Spero jeszcze czeka, no tutaj bardzo długo się broni Grzegorz. No jeszcze była okazja, by JKM-a ściągnąć, ale nie tym razem, Jentker jednak u góry. Chyba JKM się tego będzie spodziewać, ta paczka też w takim dość niemiłym miejscu, ale ma bardzo mało czasu JKM i na pewno nie rozbroi tej bomby. Spero jeszcze z podejściem, tutaj za chwilę będzie chciał chyba wchodzić sobie do garażu, ale to nie jest dobry pomysł. No Apex chyba przeanalizowało to podejścia Wisły na outside, na Newku, bo tutaj Spero bardzo często lubił sobie podchodzić i niestety idealna ustawka właśnie na to wejście. Znacie, raz Spero już wyłapani i niestety mamy o dwóch zawodników mniej, na szczęście Goofy chce troszeczkę to naprawić. Kolejna eliminacja, Jentker jeszcze za to dokłada. Oj tak, i jeszcze w tym wszystkim nawkę i dostaje prosto w między oczy Sobol i jego Gail. Chociaż teraz, bliski dystans, styko, czy Goofy, doskonały flash i współpraca Wisły Kraków. To istna poezja, pozostaje tylko i wyłącznie Axelion, który dał to jedno trafienie. No ciekawy jestem, czy w ogóle coś jeszcze z tego wyjdzie. No i Axelion namierzony. W okolicach admina, ale nie wie, że ma obok siebie Spera, który może go zaskoczyć, a przynajmniej miejmy taką nadzieję. Niestety, kapitan trafiony, 50 sekund niecały do zdecydowania się, na który bombsite będą chcieli wejść. Znaczy też trafia mu prosto pod celownik. No nie są to zbyt, powiedzmy, trudne eliminacje w momencie, w którym wychodzą pojedynczo. Nie JKM, ale chyba teraz już będzie chciał poprawić, pomimo to dostaje jeszcze kulkę. No i Spero jak najbardziej to wykorzystuje, jakby tam dziabnął jeszcze Axeliona. Wtedy byłoby to dość ciekawe, ale raczej do takiej sytuacji chyba nie dojdzie. Z tego co widzę, też sama Wisła zaczyna wycofywać się z tego całego pomysłu. Spero jednak zaskakuje tego zawodnika, o którym wspominałem, także żeby nie czuli się pewnie na naszym boisku. I Spero w tej indywidualnej akcji. Oj, teraz snajper plecami odwrócony, Spero trafia i podniesie sobie jeszcze AWP. I teraz jaka decyzja, w którą stronę chcemy iść? Styko za to odwrócił się bokiem i Sobol jeszcze rzuca trafienie od siebie. Ale z makiem 10, jeden frak i myślę, że na tym się jednak skończy, no może ewentualnie dwa. Ale też łatwo nie będzie, Spero jednak pomaga. Nagle robi się 2-3, no Sobol gdyby jeszcze sobie przyjął jakąś lepszą broń, to na pewno byłoby to ułatwienie. Tylko widzimy, gdzie leży paczka, ona pod tymi iksikami na outside'zie.
Szpero, Szpero. Będzie się podnieść, no Szpero, oj, obija rywala mocno, no ale tam jeszcze czai się snajper także, no ale Sobol tymczasem od pleców, czemu Sobol tego nie wykorzystał, Szpero, 1 na 2, no on to będzie mógł zrobić, on potrafi, to na pewno, tylko że odwraca się niestety teraz bokiem od Asiliona. No może tutaj nam za chwilę podejść pod celowniki. Oj, niestety, chyba w tym momencie właśnie odpuściliśmy na chwilę jeszcze JKM, no Snatchy chciał także się ruszyć ze swojej pozycji. Dorzucony od razu Smoke, no ale przecież tutaj jest Goofy, Jentker jeszcze będzie starał się chyba przejść na plecy. No, nieciekawej sytuacji JKM, ale pytanie jak Jentker, oj niestety, po raz kolejny ten sam zawodnik. No Goofy, no musi teraz wygrać ten pojedynek, ale obijany do 14 punktów zdrowia. Jednak podniesiona bomba i od razu będziemy tu starali się walczyć. Szpero jeszcze obijany tym nade'em, ale najgorsze AWP na rampie. Gdzie jest NAF? No i Szpero złapany na sam początek. Goofy pozostaje sam. Niełatwo będzie wygrać tego klacza 1 na 2, tym bardziej, że NAF już się spodziewa, gdzie chyba zrotuje Goofy, aż nie, przepraszam. Tak, 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 jest NAF u góry, no ale Styko za to zmienia swoją pozycję. No ale słyszę snajper Apex, co się dzieje, za chwilę wychyli. Może tutaj JKM już bardzo agresywnie, chociaż Snashy namierzył rywala, Snashy też eliminacja. Szybka jednak odpowiedź się pojawia, 4 na 4. Będzie szybkie wbieganie, Sobol tymczasem rzuca fraga od siebie. No ale zobaczmy, gdzie jest dwóch graczy Apex, on już pod BS-em dolnym, tam podłożona bomba, Styko jeszcze trzyma rotację. Oj, Goofy, 1 punkcik zdrowia, tu będzie jeszcze Szpero. No Szpero, ważne, żeby wygrał ten pojedynek. Styko, jakim cudem on jeszcze dołożył eliminacji na Sobolu, za dużo zrobił tutaj Styko. NAF jeszcze łapie Jentkera i teraz Szpero, 1 na 2. No on na pewno potrafi, Szpero, oj, te strzały nie chciały siąść w głowę. I raczej nic z tego nie powinno wypaść. 1 na 5. Dobrze, by tą jedną broń chociaż udało się wyciągnąć, to już by było super, no ale my wiemy, jaki jest to case, scenariusz, Snatchy jeszcze! Z kolejnym trafieniem Snatchy po raz trzeci! Oj, tam niewiele brakowało, że... No ale Snatchy musi uważać na właśnie na to podejście od rampy, Snatchy, jedna eliminacja! Snatchy po raz kolejny! Fantastycznie, snajper! Wisły to zrobił, Snatchy po raz trzeci! Po raz czwarty, nie tym razem, tym razem to Sobol, ale i tak mamy przewagę 4 na 1. Sobol kończy tą rundę, no. Że to jest kropka nad i, nikt jeszcze nie zakończył przecież tej mapy. Apex może i ma ten 15 punkt, może wydawać się groźne, ale my walczymy do samego końca. Jest ten podjazd od drzwi, do tego wszystkiego, Jentker z takimi problemami, ale jeszcze wyciąga w tym wszystkim Asiliona. Potrzebuje wsparcia swoich kumpli, no i jest wreszcie tego Goofy, Goofy, który jeszcze trzykrotnie rozgramia swoich rywali, wystarczy tylko i wyłącznie pokonać ostatniego rywala i to właśnie robi Goofy. Coraz bardziej w nie wątpię, no bo to jednak sytuacja 4 na 2, chociaż Szpero jeszcze daje nam nadzieję. No jest kolejny frag, będą chyba chcieli gracze Apex powracać do góry, no a my także przystępujemy do rotacji. No gdyby udało się tutaj jeszcze JKM-a wyłapać, Sobol, wydawało mi się, że go namierzył, Sobol coraz bliżej, Sobol! Jest eliminacja, paczka podłożona, 2 na 2, Szpero, aj szkoda, nietrafiony strzał i Sobol pozostaje sam, znana jego pozycja. Jeszcze dorzucony Smoke, będzie starał się tutaj Sobol podchodzić od kurnika, no ale NAF jest na blisko ustawiony ze snajperką i niestety wykończy tą mapę. Zostaje pociele ze skauta, NAF jeszcze jednak gotowy na longu, Szpero sprawdź tą pozycję, no Szpero wybiega plecami odwrócony, a NAF tylko na to czekał. I teraz jeszcze Goofy z odpowiedzią, Goofy po raz kolejny, mam przewagę jednego zawodnika, no jeszcze Jentker sprawdził pozycję JKM-a, więc na szczęście po tym błędzie od Szpera zaczęliśmy sprawdzać, co się dzieje na tej długiej. Styko oraz Asilion pozostają sami. I to jest okazja dla Wisły, aby zgarnąć pierwszy punkt, no ale tutaj za chwilę musi jeszcze dobiec zawodnik z bombą. Jentker ma jednak dobrą pozycję, aby za chwilę móc walczyć z Asilionem. No i Jentker prosto w głowę. Najpierw do tego wszystkiego jeszcze stekiem, lada moment podjedzie kumpel z drużyny. No i Sobol nie spodziewa się raczej takiego skrótu, ale Jentker jak najbardziej dostał już szybko informację. Sytuacja 1 na 2, możliwa do ugrania. Jeszcze nie wie, że niedaleko za jego plecami będzie jeszcze rywal, ale jeżeli pokona Styko, to to jest moment na ugranie tego klacza. Jest kolejna eliminacja i tylko i wyłącznie Exilon do pokonania. 40 sekund presji nałożony na antyterrorystę. Krótki smoke, żeby przejść w razie czego do longa, ale nie, tu jest sprytna zagrywka, żeby zaskoczyć i widzi go dokładnie, jednak Exilon dalej lepszy. Smoka sobie
na bank, no ale Asilion niestety łapie teraz Goofiego, więc 4-3, tylko na blisko złapany przez Snatchiego. No Snatchi, czas się chyba też budzić. Wiesz, obijamy się tym najdzikiem, Asilion nie radzi sobie ze szperem. O, to jest szansa, no joj, Sobol także dorzuca eliminację i Naw pozostaje sam. Chociaż Naw, co on teraz wyrabia? Dwa trafienia, Spero ma 7 sekund, aby tą poczkę podłożyć. To się na pewno uda, ale Naw będzie tutaj chciał podchodzić, no. Byle żeby jakiś to skan nie poleciał jeszcze przez skrzynkę. Leci teraz flash, Naw jeszcze się na chwilę odwrócił. Spero! Na szczęście! To jednak ten pomysł jest przełożony na bombsite B, gdzie Sobol dwukrotnie wyciąga dwa fragi. No dwukrotnie można powiedzieć, też zaskakuje przede wszystkim całą formację broniącą. I już teraz wyrabiamy sobie fajną przewagę, chociaż Spero nie daje sobie rady na JKM-a. To dalej jest wyrównana sytuacja, jeżeli chodzi o żyjących zawodników po jednej i po drugiej stronie. Ale też jednak mocno obici Polacy, no i właśnie, Jentker już wyeliminowany tym nade'em, jeszcze tutaj Sobol utrzymuje się na pozycji, Snatchi teraz będzie bardzo ważny, on po raz drugi i JKM pozostaje sam. Uwaga, czy teraz Sobol, pięknie, uda... Na kolejne eliminacje i tak jak wspomniałem, kapitan drużyny bierze sprawy w swoje ręce, wyeliminowany Chauzi, do tego wszystkiego jeszcze możliwość zaskoczenia, bo Snatchi jest w okolicach longa, lekkie problemy, ale Spero całe szczęście ratuje tą sytuację. Styko trafia, tak samo jak Zillion! No okej, Styko, co tu się stało? Szukam odpowiedzi właśnie w głowie, no. W razie czego, do pomocy ma Goofiego. Ten duet musi zadziałać, jeżeli nie, to dobiegną za chwilę koledzy z drużyny. Na chwilę obecną, drobne granaty i te pierwsze trafienia. Naw jeszcze próbuje, ale Spero, jedna eliminacja, Sobol, duża fraga, Sobol po raz kolejny! Mamy szansę walczyć z tymi diglami, Spero jeszcze dokłada eliminację i złapane ostatni zawodników Apex. To jest no, najważniejsza, druga połówka teraz, nieważne jak już było wcześniej, teraz w tej drugiej połówce Snatchi! Jeden strzał, dwa fragi, Snatchi po raz trzeci, Spero dorzucił eliminację, Styko zostaje sam. No, powiedziałem. Nieważne jak sobie wcześniej radził, ważne aby w drugiej połówce dawał z siebie jak najwięcej. No i Snatchi od razu pokazuje nam na co go stać. Jeszcze teraz tylko co prawda łapie Spera, no ale my i tak mamy przewagę tutaj to ogromną. Jentker, lekkie kłopoty były, ale Monster tylko wyjeżdża jako pierwszy. On jeszcze nie namierzony, ale teraz padają gracze Apex, no ale niestety my także. Dwóch na dwóch nagle się robi, więc ta wymiana no taka bardziej jednak dogodna dla naszych oponentów, bo oni mają zajęty BS. Spero jeszcze złapane na rotacji. Jentker pozostaje sam, jeden na dwóch. No stara się tutaj pędzić od pleców. Szkoda, że tak to Jentker wyglądało, ale jeszcze właśnie nawkę złapany. I teraz Asilion czy Jentker? Asilion był dla nas bardzo nieprzyjemny na tej mapie. Jeszcze teraz Jentker kocha namierzył, ale Asilion obija niestety Jentkera. Jentker! Oj, oj, oj! Tak blisko tej głowy Asilion po raz kolejny. Ma 15 punktów Apex i nie może się pomylić teraz Sobol. Jest to jedno drobne trafienie. Goofy dalej na bombsite, zaskakuje jeszcze tylko do pokonania. Pozostaje jeszcze Hubzi, ale jest! Są te dwie eliminacje od Goofiego i może pojawi się jeszcze więcej, jak będzie miał pomoc od swoich kolegów. Nacilion i NoK, że pozostają w tym duecie przeciwko trzem zawodnikom Wisły Kraków, no to musi się udać, jest ta przewaga i jeszcze w tym wszystkim Jentker przecież jest na jeszcze jest w okolicach tego bombsite'u, ale on traci swoje życie, nie! Sytuacja nawet nie wingmanowa, NoK, to nie! Spero złapany, 16 do 9.